Niedawno, proszę Państwa, niedawno francuski prezydent Emmanuel Macron wystąpił z pomysłem, który zbulwersował część opinii publicznej we Francji, żeby uhonorować marszałka Philippa Pétain. Otóż wprawdzie Macron zrobił to ostrożnie, bo tylko za jego działalność, znaczy za postawę marszałka w I wojnie światowej i tutaj setna rocznica zawieszenia broni była dobrą okazją, żeby zasługi Philippa Pétain, wtedy jeszcze nie marszałka, przypomnieć. No ale przecież nie da się oddzielić zasług Philippa Pétain w I wojnie światowej od jego roli, jaką odegrał w II wojnie światowej. I przypomnijmy tę rolę. Otóż Philippe Pétain jako marszałek Francji firmował kapitulację Francji w sytuacji, kiedy Francja nie mogła liczyć na brytyjską pomoc, bo wojsko brytyjskie się ewakuowało z Dunkierki, a wola walki w społeczeństwie francuskim była stosunkowo niewielka, o czym wspominają Polacy, którzy tam służyli wtedy w Wojsku Polskim, że Francuzi bardzo ich tam krytykowali, jak próbowali jakiegoś miasteczka bronić. I oni nawet potem wzięli się na sposób, że jak nie mieli benzyny do samochodów i czołgów, to zaczynali się demonstracyjnie okopywać i wtedy benzyna się znajdowała, żeby tylko sobie pojechali. No więc Philippe Pétain zdecydował o kapitulacji Francji i nawet wyjaśnił, dlaczego to zrobił. Otóż my, Polacy, powinniśmy to sobie zapamiętać. Philippe Pétain powiedział, że zrobił to dlatego, żeby uchronić Francję przed polonizacją, to znaczy przed pozostawieniem narodu francuskiego, tak jak naród polski został pozostawiony przez własnych przywódców na pastwę dwóch okrutnych wrogów. I dopóki mógł, to rzeczywiście chronił naród francuski przed jakimiś takimi nadmiernymi prześladowaniami ze strony niemieckiej. O potem Niemcy tam okupowali całą Francję, bo przedtem to był ten rząd Vichy, strefa Vichy, a potem okupowali całą Francję. Philippe Pétain trafił tam do więzienia. No i po wojnie urządzono mu proces. I Philippe Pétain specjalnie się nie bronił, tylko jeśli dobrze pamiętam, to kiedy tam ci sędziowie zasiedli tam za stołem sędziowskim, a on na ławie oskarżonych, to tylko jedno zdanie powiedział do tych sędziów: wszyscy żyjecie dzięki mnie. I żaden nie zaprotestował, bo to była najprawdziwsza prawda. Więc jeżeli teraz prezydent Francji no, zaczyna rehabilitację Philippa Pétain, to nie tylko, myślę, z okazji setnej rocznicy zawieszenia broni, ale również trzeba to traktować w kontekście bardzo mocnego zbliżenia francusko-niemieckiego. No, w tej sytuacji Philippe Pétain jako patron tego zbliżenia akurat się nadaje, dlatego że to zbliżenie polega na tym, że francuski prezydent wchodzi w rolę owczarka niemieckiego. Warto przypomnieć, że po 1990 roku, to znaczy po podpisaniu w Moskwie traktatu 2+4, który likwidował okupację Niemiec i otwierając tym samym drogę do zjednoczenia, które nastąpiło miesiąc później, Niemcy pospołu z Francją stały się wyznawcami doktryny politycznej, którą można nazwać europeizacją Europy. Ona się sprowadza do takiego delikatnego, bo to dopóki wojsko amerykańskie jest w Niemczech, to nie ma miejsca na żadne gwałtowne ruchy, ale cierpliwego i metodycznego wypychania Stanów Zjednoczonych z polityki europejskiej, zwłaszcza z funkcji kierownika. Jeśli chodzi o Niemcy, no to przyczyna jest oczywista. Na skutek dwukrotnego wtrącenia się Stanów Zjednoczonych do polityki europejskiej w XX wieku, Niemcy przegrały dwie wojny, które mogły wygrać, więc to z ich strony rzecz jest zrozumiała. Francuski udział, czy francuski entuzjazm do doktryny europeizacji Europy ma trochę szersze przyczyny.
No przede wszystkim takie dwie przyczyny, powiedziałbym, natury takiej politycznej, stricte. Mianowicie Amerykanie przyłożyli rękę do likwidacji francuskiego imperium kolonialnego, a zwłaszcza znacznej jego części. No i po drugie zablokowali możliwość przejęcia przez Francję do spółki z Wielką Brytanią kanału Suezkiego podczas słynnego kryzysu Suezkiego w 1956 roku. I jeszcze jest trzeci powód, taki natury psychologicznej. Otóż Francuzi są bardzo dumnym narodem, żeby nie powiedzieć pysznym. Może to by było niegrzeczne, gdybym powiedział, że Francuzi są narodem pysznym, ale dumnym to z całą pewnością. Zresztą mają do tego wiele powodów. No i nie mogą w związku z tym Ameryce wybaczyć, że dwukrotnie widziała Francję w sytuacji bez majtek. To jest bardzo poważna sprawa. No i stąd, a prezydent Macron jest młody i nie ma takiego doświadczenia w zachowywaniu minimum konspiracyjnego, jak na przykład nasza złota pani. W związku z tym podczas rozmowy z prezydentem Trumpem, kiedy poruszył sprawę europejskich sił zbrojnych, niezależnych od NATO oczywiście, to wypsnęło mu się, że te europejskie siły zbrojne miałyby służyć do obrony Europy między innymi przed Stanami Zjednoczonymi. No już jaśniej nie można tego powiedzieć. To jest właśnie doktryna europeizacji Europy. No i tę wypowiedź prezydenta Macrona podchwyciła nasza złota pani, też wskazując na potrzebę, a nawet konieczność utworzenia europejskiej armii. Chciałbym przypomnieć, że Niemcy od 1990 roku takie balony próbne wypuszczały. I każdy taki balon próbny o potrzebie stworzenia tej europejskiej armii, europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO, zawsze spotykał się ze stanowczym amerykańskim niet. Dlaczego? Otóż Amerykanie doskonale wiedzą, o co chodzi tak naprawdę. Chociaż chodzi o to, żeby pod pretekstem tworzenia europejskiej armii wyprowadzić Bundeswehrę spod amerykańskiej kurateli. Bo kiedy w 1954 roku Stany Zjednoczone zdecydowały się na remilitaryzację Niemiec, to znaczy na pozwolenie Republice Federalnej Niemiec na posiadanie armii, bo przedtem to było zabronione, no to nie było pewności, czy Hitler nie zmartwychwstanie. Więc na wypadek, gdyby Hitler zmartwychwstał, to utworzona w 1955 roku Bundeswehra została przez Stany Zjednoczone całkowicie wmontowana w struktury NATO i poprzez struktury NATO Amerykanie mają kontrolę nad tym, co tam się dzieje. Utworzenie europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO oznaczałoby wyprowadzenie Bundeswehry spod tej kurateli, a więc uchylenie przedostatniego skutku wojny przegranej przez Adolfa Hitlera. Niemcy bardzo tutaj o tym pamiętają i to jest państwo poważne, nigdy o niczym nie zapomina, no i cierpliwie i metodycznie dąży do osiągnięcia tych celów. No a prezydent Macron oczywiście tutaj jako owczarek niemiecki obszczekuje cały ten problem po swojemu. No i zobaczymy, do czego to doprowadzi. Moim zdaniem z punktu widzenia polskiego to utworzenie europejskich sił zbrojnych byłoby posunięciem dosyć niebezpiecznym, zwłaszcza, że nasza złota pani powiedziała to prawie jednym tchem z inną opinią, mianowicie, że niedopuszczalne jest łamanie praworządności, więc można się domyślić, do czego ta europejska armia by mogła służyć, do pacyfikowania i sprowadzania do pionu jakichś takich państw krnąbrnych. No, europejska armia razem z pomysłem wprowadzenia podatku unijnego to byłby następny krok do umacniania Unii Europejskiej jako państwa federalnego. Dlatego, że warto przypomnieć, że Europa czy Wspólnota Europejska
początkowo funkcjonowała w formule konfederacji, czyli Związku Państw. Ale traktat z Maastricht, który wszedł w życie w 1993 roku, doprowadził do odejścia od tej formuły konfederacji ku formule federacji, czyli państwa związkowego. No i wszystkie następne traktaty, łącznie z lizbońskim, już w tym kierunku idą. No a teraz mamy kolejne posunięcia, które ten federacyjny charakter Unii Europejskiej umacniają.